Psychopaci, seryjni mordercy i szaleńcy od zawsze rozpalali wyobraźnię filmowców. Bohater Psychozy Norman Bates, Hannibal Lecter czy dobrze znany z naszej anteny Dexter. Wszyscy równie mocno przerażają, co intrygują. Dyskretnemu urokowi zabójcy nie oparła się też Lori, bohaterka filmu Piętno przeszłości. Jesteś psychopatą. Znów będziesz zabijał. Obaj to wiemy. 18-letni Eric zostaje zwolniony z zakładu poprawczego, do którego trafił za zabicie swoich rodziców. Powodzenia. Wkrótce w jego nowym życiu na wolności pojawi się nieoczekiwany gość. Przepraszam, miałam wyjść, gdy będziesz tankowa. To Lori, nastolatka obsesyjnie zafascynowana młodym mordercą. Dziewczyna pamięta o tym, o czym Eric bardzo chce zapomnieć. Pomyślałam, że chciałbyś mieć dziewczynę. Ona kusi i prowokuje. Nie. On chce zacząć życie od nowa. Ich wspólna podróż stanie się dla chłopaka próbą. Pragnę tego. Zabij mnie. W ślad za młodym psychopatą i jego niedojrzałą wielbicielką rusza emerytowany gliniarz, przekonany o tym, że Eric wkrótce popełni kolejną zbrodnię. On nie ma złej woli. To tylko pragnienie odbierania życia. Odczuwania rozkoszy, gdy ciało umiera. Dreszcz ostatniego tchnienia. Czy jego przypuszczenia potwierdzą się? Nie ruszaj się. Odsuńcie się od siebie. Nie możesz mi tego zrobić. Ręce na głowę. Ręce na głowę. Francis Ford Coppola powiedział kiedyś: zło jest fascynujące, dobro zaś mało efektowne. I trudno się z jego słowami nie zgodzić. Dlaczego ciemna strona ludzkiej natury może być aż tak atrakcyjna? Zobaczcie film Piętno przeszłości już w najbliższy wtorek o 20:00.